Cześć! Chyba każdy z nas chce być zdrowy. Coraz częściej wiemy, że to zależy w dużej mierze od tego, co wkładamy na talerz. Niestety, najczęstsza nasza wymówka to to, że nie mam czasu przygotowywać sobie zdrowych posiłków. Co z tym zrobić? Są dwa rozwiązania. Albo zwiększyć swoją efektywność, albo znaleźć jakiś outsourcing przygotowywania posiłków. Dlatego też coraz bardziej popularna jest tak zwana dieta pudełkowa. Z tego powodu postanowiłam zrobić wielki test cateringów dietetycznych, bo dla mnie jako dietetyka najważniejsze pytanie to, czy taki catering dietetyczny rzeczywiście może być zdrowy. Przez 5 dni testowałam 5 różnych firm cateringowych. Najpierw Body Chief, Appetite, Pomelo, Matchfit oraz Healthy Case. Jedzenie codziennie posiłków przygotowanych za każdym razem przez inną firmę było sporym dla mnie wyzwaniem, jednak na szczęście pomagała mi w tym moja rodzina. No dobrze, to przejdźmy do podsumowania. Na początku porównałam ceny i tutaj wzięłam taki podstawowy, standardowy jadłospis 1500 kalorii zamawiany na jeden tydzień. Cena za jeden dzień najniższa jest w firmie Body Chief i Matchfit. I to są dwie firmy chyba najbardziej znane w Warszawie, które mają praktycznie takie same ceny. Ceny testowanych przeze mnie diet są bardzo różne, ale to dlatego, że kaloryczności nie były takie same, ponieważ Paleo i Samurai nie było możliwe do zamówienia w wersji 1500 kalorii. Jeśli chodzi o możliwość wyboru różnych diet, to największy wybór ma firma Appetite, ponad 46 pozycji i dodatkowo można indywidualnie sobie jeszcze dopasować składniki czy kaloryczność. Jeśli chodzi o wygląd strony i takie moje pierwsze wrażenie, to na pewno Body Chief i Matchfit po prostu bez żadnych zarzutów. Również system zamawiania jest tam najszybszy, ponieważ po prostu mamy płatność, od razu przekierowuje nas do banku. Smak dokładnie podsumuję w kolejnym zestawieniu, natomiast generalnie najbardziej smakowało mi jedzenie firmy Appetite. Dla mnie bardzo ważnym elementem diety jest odpowiedni dobór makroskładników. Tak jak Wam niejednokrotnie mówiłam, według mnie za dużo generalnie obecnie w diecie jest zazwyczaj węglowodanów. I tutaj, jeśli chodzi o informacje, to przede wszystkim zależało mi na tym, żeby była informacja o makroskładnikach. Były one podane tylko w Pomelo i bardzo dokładnie w firmie Matchfit. Widzicie już, jak mniej więcej wyglądają moje spostrzeżenia. Ale żebyście mogli rzeczywiście coś konkretnego z tego wynieść, przygotowałam też dla Was ranking. Jeśli chodzi o cenę, to założyłam, że wolimy płacić mniej niż więcej, więc najwięcej punktów dostał Body Chief i Matchfit. Ilość diety do wyboru, 4 punkty dla Appetite i potem stopniowo w dół. Co do strony www, dałam maksymalnie 5 punktów dla Body Chief i Matchfit, ponieważ naprawdę wszystko było perfekcyjnie dopracowane. Pozostałe firmy po 3 punkty. Jeśli chodzi o smak, to maksymalnie można było uzyskać 10 punktów i najwięcej, aż 9, dostało Appetite. Naprawdę ciężko się było do czegoś przyczepić, jeśli chodzi o sam smak. Jeśli chodzi o stosunki makroskładników, to przyjęłam punktację od minus 1, kiedy było według mnie naprawdę słabo, do 1, kiedy było dobrze. Więc 1 punkt dla Pomelo za dietę Paleo, 0 punktów dla Body Chief i Appetite, natomiast minus 1 dla Matchfit i dla Healthy Case. Mimo, że to była dieta Samurai, to te węglowodany były praktycznie w każdym posiłku. Ilość dodatkowych informacji, po 2 punkty dla Pomelo i Matchfit, za makroskładniki, Appetite i Healthy Case po 1, natomiast Body Chief nie było żadnych dodatkowych rzeczy do samego cateringu. Podsumowując, 19 punktów zdobył Appetite i Matchfit, 17 punktów Body Chief, następnie Pomelo i na końcu Healthy Case. Dokładnie tak przedstawia się moja punktacja końcowa. Przechodząc od szczegółu do ogółu, jakie są plusy takiego cateringu? Cóż, jeżeli rzeczywiście ciężko Wam znaleźć czas na przygotowanie codziennie swoich posiłków i po prostu łapiecie coś na mieście albo jecie jakieś niezdrowe, często wysoko przetworzone produkty, no to zdecydowanie taki catering jest lepszym rozwiązaniem. Po pierwsze, dostaniecie codziennie 5 zbilansowanych przez dietetyka posiłków. Z drugiej strony jest to też dla Was oczywiście oszczędność czasu. Poza tym, jeżeli już za coś zapłacimy, to najprawdopodobniej będziemy z tego korzystać i będziemy mieć większą motywację, żeby nie podjadać w trakcie i nie niszczyć tych naszych wysiłków. Okej, ale według mnie jest też sporo minusów. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy zdrowi, no to rzeczywiście możemy jeść taki standardowy posiłek przygotowany w cateringu dietetycznym. Jednak niestety moja praktyka pokazuje, że bardzo wiele osób
nawet często nie wiedząc o tym, ma różne choroby. I dietoterapia jest bardzo skuteczna, jeżeli jest dobrana indywidualnie. Co to znaczy? Jedzenie może w dużej mierze wyrównać na przykład Wasze niedobory, ale jeżeli zakupujecie taki catering dietetyczny, no to ta dieta tak czy inaczej jest w pewien sposób wystandardowana. Dodatkowo, to co dla mnie było chyba największym problemem podczas tych testów, to nie byłam pewna jakości tych produktów. Jeśli chodzi na przykład o mięso, no to nie podejrzewam, że firmy cateringowe wydają duże sumy pieniędzy, żeby kupić mięso ekologiczne, którego na przykład ja używam na co dzień. Dlatego nie wiem, może przypadkowo, ale generalnie dostałam trądziku i też czasem bolał mnie żołądek. O tym też już mówiłam, ale dla mnie troszkę przerażające było to, ile śmieci produkowaliśmy przez ten tydzień. Każdego dnia 5 pudełek, na pewno nie jest to dbanie o ekologię niestety. No dobrze, ale czy taki catering dietetyczny w ogóle może być zdrowy? Szczerze mówiąc, sama się zastanawiam i nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć, bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Generalnie patrzymy na to, żeby jedzenie było jak najmniej przetworzone. Tutaj rzeczywiście batonika nie dostaniemy takiego gotowego ze sklepu, więc to jest na plus. Jednak nie ma tutaj, tak jak po raz kolejny podkreślam, indywidualnego dopasowania diety. No i poza tym bardzo ważna jest jakość tych produktów i to, w jaki sposób one były przyrządzone. I tutaj nie podejrzewam firm cateringowych o jakieś przekręty, no jednak ja uważam, że nikt nie zadba lepiej o to, co znajduje się na moim talerzu, niż ja sama. Wiem, że bardzo często, szczególnie kobiety, decydują się na catering dietetyczny nie tylko ze względów czasowych, ale też ze względów odchudzających. Jeżeli chcemy schudnąć, to moje panie, po pierwsze, nie wybierajcie diety 1000 kalorii, ponieważ ona zapewni Wam tylko niedobory energetyczne, spowolni Wasz metabolizm i jeżeli nawet schudniecie, to będziecie potem mieć efekt jojo i to jeszcze kosztem zdrowia. O tym więcej piszę na moim blogu. Natomiast samo odchudzanie, moim zdaniem, jest bardzo często zależne od tego, jakich makroskładników, czyli białek, tłuszczy, węglowodanów i dodatkowych składników odżywczych używamy i w jakich przede wszystkim proporcjach. Więc no tutaj większość tych diet, oprócz właśnie diety paleo czy tej low carb z pomelo, generalnie bazuje jednak na węglowodanach. Także dla niektórych jak najbardziej może być to ok, szczególnie dla osób trenujących fizycznie, ale warto zwrócić na to uwagę. Ok, ale w dużej mierze jednak te moje testy polegały na testowaniu po prostu smaku. Dlatego przygotowałam dla Was najsmaczniejsze i te trochę mniej smaczne potrawy. Może zacznijmy od tych gorszych. No cóż, nigdy nie zapomnę chyba tego brokuła, który był do obiadu w pierwszy dzień z firmy Body Chief. Naprawdę coś z nim było nie tak. Ten brokuł nie trochę co jadalny. I chyba taka druga rzecz to pasta meksykańska firmy Matchfit, bo jak ją zaczęłam jeść, to okazało się, że była mocno kwaśna, no i niestety już jej nie skończyłam. Było też kilka innych wpadek. Ten ziemniak. Ziemniak niedobry. Okej, a co najbardziej mi smakowało? Wspólnie z Mateuszem stwierdziliśmy, że placuszki marchewkowe ze słonecznikiem firmy Body Chief były naprawdę bardzo, bardzo smaczne. To, czego na pewno nie zapomnę, to jabłecznik jaglany z firmy Appetit, który po pierwsze niesamowicie pachniał, ale w smaku też w niczym nie odstawał. A chyba najbardziej smakowała mi sałatka warzywna z wołowiną i makaronem ryżowym, która dodatkowo wyróżniała się mocno na tle innych posiłków cateringowych. I to już koniec mojego wielkiego testu cateringów dietetycznych. Mam nadzieję, że był on dla Was przydatny. Ja generalnie cieszę się, że wróciłam już do normalnego jedzenia i też przyznam szczerze, że troszkę zaniedbałam przez ten tydzień moją rodzinę, jeśli chodzi o gotowanie. Wiem, że żona to wytnie, ale ona jest ogólnie już leży w lodówce około tydzień. Ale powiem Wam, że na to, że ją miałem tydzień, to ona z dnia na dzień jest coraz lepsza. Dlatego z wielką przyjemnością wracam do garów. Myślę, że dla mnie taki catering dietetyczny na dłuższą metę nie jest dobrym rozwiązaniem. Chyba mam już za dużą świadomość tego, co najlepsze jest dla mnie i dla mojego organizmu. Poza tym kolejna kwestia jest taka, że myślę, że potrafię się dobrze zorganizować i naprawdę gotowanie, wbrew pozorom, nie zajmuje mi dużo czasu ani energii, a wręcz jest dla mnie przyjemne. Jeżeli chcecie poznać mój sposób na gotowanie, to zapraszam Was na kolejny film, który się niedługo pojawi, w którym właśnie pokażę Wam taki domowy catering dietetyczny.
Dieta pudełkowa dla wielu osób na pewno jest dobrym sposobem na zdrowy styl życia. Jakąkolwiek decyzję podejmiecie, życzę Wam powodzenia i przede wszystkim dużo zdrowia. Cześć!